Witam serdecznie wszystkich w kolejnym odcinku mojego programu Gwiazdy nie kłamią. Każdy czwartek o godzinie 18 premiera nowego odcinka. Dzisiaj troszeczkę inaczej nagrywany jest program. Zaraz się dowiecie dlaczego. Mój gość Jadzia, może sama się przedstaw, skąd dzwonisz, gdzie mieszkasz. Witam wszystkich serdecznie, Jadwiga Healy tutaj z Doylestown, z Pensylwanii, gdzie jest duże takie skupisko właściwie Polonii, gdzie ludzie przyjeżdżają, pielgrzymki do Sanktuarium Matki Boskiej. Tam ja kiedyś prowadziłam przez 2 lata, byłam prezesem komitetu festiwalowego i tam właśnie ciebie poznałam, gdy byłaś u mnie na scenie, bo ja właśnie wtedy jako prezes też zbierałam aktorów, którzy u nas na scenie występowali. Jestem tutaj od roku 1984, już dosyć długo, dłużej niż w Polsce. Mieszkam na boku miasta, tak jak na wsi. Urokliwe miejsce. Bardzo blisko ruchliwego miejsca, ale poza miastem. 5 minut od miasta, także jest mi tutaj dobrze, mam taką własną oazę. Tak, ty już wyprzedziłaś moje pytanie, to ja może tylko krótko powiem, że parę lat temu zostałam zaproszona do Stanów Zjednoczonych na koncerty w kilka miejsc, do kilku miast, między innymi było to Doylestown w Pensylwanii, w polskiej Częstochowie, gdzie ty właśnie tam byłaś prezesem, tak jak mówiłaś, i ten festiwal organizowałaś. Może powiedz tutaj widzom, co to jest ta polska Częstochowa, tak krótko? Około 60 lat wstecz zostało to miejsce zorganizowane po to, żeby ożywić polskość tutaj między polsko-amerykańską Polonią. To jest takie miejsce zjednoczenie. Znajduje się to na wzgórku, jest tam bardzo dużo miejsca, ludzie przyjeżdżają na pielgrzymki, jest tam cmentarz dla Polaków. No i oczywiście co roku organizowane są festiwale. Zaczęło się to kiedyś, dawno, dawno temu, od zwykłego pikniku, a rozrosło się do 5-dniowego festiwalu. Piękna rzecz. W tym roku, kiedy ja prowadziłam ten festiwal, to pamiętam, mieliśmy 25 tysięcy gości przez 5 dni. Tak, ja to widziałam, bo to tam byli nie tylko przyjeżdżali Amerykanie, ale w ogóle z różnych stron świata. Tam przyjeżdżają się modlić, to jest jakby taki odpowiednik tej naszej Częstochowy, tej Jasnej Góry. Ale co chcę powiedzieć, ja tam wyruszyłam w podróż, no, z dzieckiem mogę powiedzieć, tak? Z synem, tak. Był jeszcze małym chłopcem. Wyruszyłam tak w sumie w nieznane. I co? No przyszłam, pamiętam, ktoś mnie skierował do ciebie, do sekretariatu. Powiedział, że ty no po prostu powiesz, gdzie mam nocleg, kiedy te koncerty i tak dalej, że ty to organizujesz. I od razu jak cię zobaczyłam, jak się odezwałaś, od razu po prostu poczułam się jak w domu, bo do tej pory nikt mi, byłam tam już 2 tygodnie bodajże, czy 3, nikt mi nie podał ręki, czułam się bardzo źle, bo to jednak, no to jest za oceanem, prawda? A ty byłaś taką osobą od razu, taką mi życzliwą, przecież ja byłam tam obca i zaprosiłaś parę razy z synem nas do domu, mimo że to było daleko, na obiad, poznałaś z rodziną, no naprawdę dla mnie wtedy to było coś bardzo, bardzo ważnego i widziałam, że ty jesteś do wszystkich taka, dla wszystkich, że masz w sobie taką, kochasz ludzi po prostu, tak? Tak, to jest to. I ty właśnie byłaś tym moim aniołem tam w Stanach Zjednoczonych, bo ja napisałam taką piosenkę, jak przecież też wiesz, na swej drodze anioła zawsze mam, że takich aniołów spotykamy. Ale co chcę powiedzieć? Ty, jak to się stało, powiedz mi, że ty, młodziutka dziewczyna z małej miejscowości, ze wsi, wyruszyłaś po prostu sama w świat. Dla mnie to jest niepojęte. Opowiedz pokrótce, jak to było. To jest po prostu tak. Ja się dusiłam. Ja szukałam dużego miejsca. Dla mnie to miejsce, gdzie ja się urodziłam, było za małe. Okay? Za małe. Ja już wszystkich poznałam, wszystko wiedziałam, ja chciałam widzieć więcej. Okay?
Ciekawa świat. Ciekawa byłam świata, więc 3 lata przed moim wyjazdem przyjechała na takie wiejskie wesele pani właśnie ze Stanów. Bardzo dobrze ją znam, do tej pory jej dziękuję za te jej słowa, za to, że mnie tak zainspirowała, żeby tu przyjechać. I tak siedziałyśmy przy stole, bo ona bardzo dobrze moich rodziców znała i mówi tak: Jadzia, co dalej? No jesteś w średniej szkole, no skończysz szkołę i co dalej? Las, dom, szkoła, praca i co dalej? I ja tak się zastanawiałam, ja mówię, poczekaj, o czym ty mówisz? Ona mówi, wiesz, w Stanach jest tyle miejsca dla wszystkich, ja ciebie tam widzę. Ja po prostu wczułam się w to i tylko tym wyłącznie żyłam. Już jak poszłam na studium nauczycielskie, przed samym zakończeniem, nawet jak chodziłam na egzaminy, moja pani, która miała mnie na egzaminie, mówi: dziewczyno, ty jesteś tu ciałem, gdzie ty jesteś? Ciebie tu nie ma. Mhm. Ja mówię, bo ja już jestem jedną nogą za oceanem. Ale to nie była taka prosta droga, najpierw... Nie była. Najpierw zajechałam do Niemiec, byłam tam, obiecałam rodzicom, że to jest mój przystanek 3-dniowy, bo inaczej to by mnie z domu nie puścili, że to jest tylko 3-dniowy przystanek w Niemczech, żeby się zatrzymać, wymienić dokumenty i tak dalej i jadę dalej. Oczywiście ja wiedziałam doskonale, że tak nie ma. Udało mi się skontaktować z rodziną, którą ja bardzo dobrze znam w Polsce, wiedziałam, że są w Niemczech. Oni mnie z lotniska odebrali. Oni mieszkali też w schronisku, nie bardzo mogli mnie przetrzymać, tak po kryjomu. Wychodziliśmy do domu osobno, wchodziliśmy, żeby nikt nic nie widział. To trwało 3 miesiące, a później okazało się, że oni otrzymali już dokumenty na wyjazd do Stanów. No co dalej? Więc odwieźli mnie do znajomych we Frankfurcie. Ci ludzie organizowali właśnie miejsca dla takich ludzi jak ja, gdzie, co, kiedy i tak dalej. Co dalej, prawda? Więc zawieźli mnie do takiego obozu, gdzie wszyscy i Polacy, i Jugosławianie i tak dalej przebywali. To było takie miejsce tranzytowe. Przez pierwsze 3 dni to ja siedziałam w zamknięciu. Dobrze, że miałam suchy prowiant, bo ja się bałam. Różne kolory skór. Ja mówię, nie znam tych ludzi. Tak. Aż usłyszałam, że mówią ludzie po polsku, więc za nimi dryp, dokąd oni idą. Okazało się, że na znam jest stołówka, jest gdzie zjeść, tu są kuchnia, można sobie coś ugotować i tak dalej. Całe szczęście, że byłam tam tylko 2 tygodnie. Stamtąd przewieziono mnie do takiego hotelu. To był taki hostel, też właśnie dla ludzi, którzy są w tranzycie. Tam już byłam zapisana na lekcję języka niemieckiego. Tam mi wytłumaczono, słuchaj, ja wiem, że ty chcesz do Stanów, ale złóż papiery, dokumenty, w razie czego może dostaniesz azyl niemiecki. Złożyłam, ale byłam uparta, bo ja wiem, że ja do Stanów chcę jechać, więc tak, dalej w to samo miejsce. Udałam się do ambasady, no oczywiście tam ambasador wyśmiał mnie, mówi, słuchaj, jak ci powiedzieliśmy 3 razy w Polsce nie, to co myślisz, że stąd byś się udało? Ja mówię, no tak myślałam. Ale słuchaj, byłaś po prostu taka, no postanowiłaś sobie, że chcesz do Stanów, pojechałaś do Stanów, to ci się udało, no po prostu ja cię podziwiam, że no nie bałaś się, bo ja na przykład no nigdy bym nie wybrała się tak daleko. Ale chcę teraz następne pytanie zadać. Ty jesteś taką, a może nie tak, najpierw powiem tak, że u nas w Polsce my przywiązujemy się do domów, przywiązujemy się do miejsc, do pracy, a w Stanach to jest zupełnie inaczej, bo na twoim przykładzie powiedz, jak to jest, ile ty razy zmieniałaś już miejsce, ile razy pracę zmieniałaś? To jest właśnie to. To jest to, że ja taka właśnie jestem, że ja się do rzeczy nie przywiązuję. Ja mogę siedzieć przy stole, co kupiłam sobie za $30, ja sobie go przemaluję, przerobię, dzisiaj mi pasuje, za tydzień nie sprzedam, jest następny, okej? Okay? Tak. Inne mieszkanie, inne meble, ja się do rzeczy nie przywiązuję. Gdzie jest mi dobrze, tam się ulokuję, prawda? Na początku jak przyjechałam, to oczywiście nie stać mnie było na dom, to musiałam mieszkać w mieszkaniu, w bloku. I to też. Tam, gdzie praca, tam szukało się mieszkania. Ale ja już miałam pracę stałą, to odłożyliśmy troszeczkę grosza, kupiliśmy dom. Ale jak policzyłam te wszystkie adresy, od 1984 roku 11 razy.
Okej. Okay. 11 razy przeprowadzka. Ale ja mówię, nie wszyscy tutaj tak robią, ale bardzo często młodzi ludzie też tak robią. Z mieszkania na mieszkanie, aż znajdą sobie to odpowiednie miejsce, a później właściwie dom. Ale też nie kończy się na tym, bo tak, kupią dom, jest rodzina, rozrasta się, potrzebują większy dom. Później dzieci wychodzą poza dom, są na studiach, wtedy ten dom sprzedają, idą na mniejszy domek. A w Polsce tego nie ma, buduje się jeden dom, prawda? W Polsce się takie, no, zapuszczamy po prostu korzenie, ale ty właśnie jesteś taką kobietą pracującą, tak jak na pewno pamiętasz film 40-latek, tam była aktorka, to znaczy taka rola była kobiety pracującej, odtwarzała ją Irena Kwiatkowska, tak? Chyba mówię. I ty jesteś taka sama, już miałaś kawiarenkę, sklepik i robisz na drutach i remontujesz dom, tak jak powiedziałaś, malujesz meble, pieczesz świetnie ciasta, gotujesz, także żadnej pracy się nie boisz, ale wiesz co ja chcę coś takiego powiedzieć, bo zawsze tutaj podkreślam to moim widzom, że w życiu jest wszystko możliwe, że właśnie nie możemy się przyzwyczajać do układów, do domów, jeżeli nam jest źle, jeżeli żyjemy tak. Na przykład w związku, ty może zdradzisz nam, jak to było, bo twoje małżeństwo pierwsze było nieudane. Jak ty po prostu z tego się wyzwoliłaś? Jak to było? Okej. W początkowej fazie w ogóle się nie orientowałam, że jest problem w moim małżeństwie. Dorosłam do tego po jakimś czasie, oczywiście. Moje dzieci wiedziały dokładnie, co jest, ale ja nie wiedziałam, jak to skończyć, bo wydawało mi się, że potrzebny jest ojciec i matka. Tak. I po jakimś czasie słyszałam od znajomych, że moje dzieci się dopytują, co i jak, dlaczego moja mama nie odchodzi z małżeństwa, prawda? Nie pytałam dzieci, ale doszłam do tego. Doszłam do tego któregoś dnia, bo okazało się, że praca u mnie, sytuacja w pracy była bardzo chwiejna. Nerwówka. Czy będzie praca, czy nie. Sama myśl o tym, co może być, bo u mnie sytuacja w domu jest nie w porządku. Co może być? Pewnego dnia te nerwy tak przejęły moje ciało, że ja po prostu znalazłam się w szpitalu. Ja padłam i dostałam takiego ataku paniki. Okay? To był pierwszy. Za tydzień to samo. Następny tydzień to samo. Coraz częściej, coraz częściej, coraz częściej. Któregoś dnia lekarz usiadł przy mnie na łóżku i mówi: kobieto, jak długo ty chcesz tak żyć? Powinnaś pomyśleć o tym, żeby być normalnym rodzicem dla twoich dzieci. Dobrze, usiadłam i pytam, jak mam to zrobić? On mówi: słuchaj, wydaje mi się, że powinnaś puścić to, co ci ciąży. I ja zrozumiałam. Mądra rada. Tak, bardzo dobry człowiek. Co, wyszłaś z domu, powiedz, jak to było? Dwa tygodnie później właśnie powiedziałam dzieciom, mówię: słuchajcie, ja tyle razy znalazłam się w szpitalu i ja naprawdę chcę być normalnym, chociaż jednym rodzicem. Ja mówię: pakujcie się, co jest najważniejsze, i wychodzimy z domu. Wyszliśmy. Córka weszła do salonu kosmetycznego, bo mówi: mamo, mówi, tak mam problem, mam ze skórą. I mówi: jeszcze może pójdę, zanim na studia mnie odwieziesz i tak dalej. Ja mówię: dobrze. I ja z synem jeździmy po mieście, szukamy, czy jest jakiekolwiek, jakaś tabliczka, czy coś jest na wynajem. Nie ma nic. Telefon dzwoni, córka mówi: mamo, przychodź do salonu. Przychodzimy do salonu i ona po prostu tego dnia przyznała się tej pani, jaka jest sytuacja w domu. Ta pani wiedziała coś, domyślała się, że jest nieciekawie, i ta po prostu wylewna była tego dnia, powiedziała jej. Ta pani mówi: słuchaj, nie szukaj więcej, ja mam ogromny dom. Mało kiedy w domu przebywam. Przyjdź, mieszkaj u mnie. I tam u niej mieszkałam przez 8 miesięcy. I potem ja czułam, że to był mój anioł, to był mój pierwszy anioł. Jak już było po wszystkim, mój pierwszy mąż zmarł, bo on chorował, zmarł. Po jakimś czasie okazało się, że przyszła do mnie na podwórko kobieta z synkiem i mówi: słuchaj, ktoś mi mówił, że tu masz mieszkania do wynajęcia, a wszystkie moje mieszkania były wynajęte. Ja mówię: nie mam nic. No, dziewczyna rozpłakała się, mówi: ja nie mam gdzie pójść.
Ja mówię, słuchaj, ja nie mam pieniędzy, żeby ci wyszykować moją piwnicę. Tak. Możesz u mnie w piwnicy zamieszkać. Potrzebuję po prostu dać tylko dywan. Dała mi $500. Ja jej wyszykowałam piwnicę i u mnie mieszkała też 8 miesięcy. No to widzisz, no to ponieważ no, nasz czas się powoli do końca zbliża, mogłybyśmy tak bardzo długo opowiadać. Ja myślę, że jeszcze się nieraz spotkamy, ale co chcę powiedzieć, że nie bójmy się wyzwań, że my się często boimy, że może ludzie są źli gdzieś tam, jak wyjdziemy, a to nieprawda. Bo tak, nieprawda, nieprawda. Trzeba się otworzyć, trzeba mieć te drzwi otwarte, bo jedne się zamykają, drugie się otwierają. To jest ten przykład, tak jak widzicie, no to przykład mojej przyjaciółki Jadzi, że po prostu wyszła z domu i zaczęła od nowa i dzisiaj świetnie żyje. Jesteś agentem nieruchomości, sprzedajesz domy i słuchaj, jak no, tyle rzeczy różnych robiłaś w życiu, to ja wierzę, że ty jakiś pomysł masz znowu nowy, a właściwie wiem, już mogę zdradzić. Chcesz napisać książkę, to króciutko tylko powiedz, o czym to będzie. To będą dwie książki. Jedna będzie po prostu powiązanie mojego pobytu między Polską a Stanami. O, ciekawe. I jak można żyć bez niektórych rzeczy. Tak. Okay? Tytułu jeszcze nie mam, przychodzi. Następna książka to będzie coś w rodzaju powrót do natury. Też porównanie, jak było w Polsce, jak jest tutaj. Tak. I jak teraz, co niektórzy wreszcie myślą o tym, tak, żeby powrócić do natury. Tak, bo przecież nasze... wychodzimy z natury, prawda? Tak, która jest najważniejsza, jesteśmy zespoleni i musimy z nią żyć, bo jeżeli nie, no to będzie katastrofa. Ja bardzo, bardzo ci chcę podziękować, że zgodziłaś się na ten program i zgodziłaś się też mówić o tych sprawach prywatnych, ale ja myślę, że to bardzo ważne, bo ty na mnie też bardzo wpłynęłaś i na moje życie. Także ja myślę, że Państwu bardzo no, spodoba się ten program, spodobał się. I jeszcze raz zapraszam, w każdy czwartek oglądajcie mój kanał, jest premiera nowego odcinka. No i cóż, żegnamy się. Jeszcze jedną rzecz króciutko tylko tak? dodam. Dla wszystkich. Przyjaciele wokół nas to są tak jak ciche anioły. Te ciche anioły po prostu podnoszą nas wtedy, kiedy nasze skrzydła już nie działają. No, bardzo piękne słowa na zakończenie. Jeżeli tylko rządzący światem pozwolą nam już podróżować, to na pewno odwiedzę cię. Spotkamy się. Do zobaczenia. Bardzo dziękuję. Państwu też dziękuję za uwagę. Do widzenia. Do widzenia.